z życia restauratora. Jak tak naprawdę sytuacja pandemiczna z całego pół roku zmieniła postrzeganie restauratora na cały swój zespół i tak naprawdę na pracę restauracji? No, tak zmieniła, że nie ma na to strategii tak naprawdę i działamy na gorąco, reagujemy, jakby jeżeli ludziom się udaje wyjść z tego kryzysu, to tylko i wyłącznie dzięki kreatywności i zespołowości. Jeżeli ludzie umieją tworzyć mocne zespoły, które się nie rozwalają mimo kryzysu, to pokazuje ich wielkość i do takich miejsc chętnie chodzimy. Także Orzo ma się bardzo dobrze. Teraz otwieramy od godziny 17 w tygodniu. To była główna zmiana, dzięki której też mocno przetrwaliśmy. Musieliście sięgać po nowe rozwiązania, jeśli chodzi o karty, żeby przyciągnąć tych klientów, którzy tak naprawdę cały czas woleliby zostać w domu i zamawiać na wynos? No nie, delivery nie jest naszą mocną stroną. Bardziej Orzo to jest klimat miejsca, prawda? I wnętrza, i kwiatów, i na tym się skupiamy. Nie konkurujemy z ludźmi, którzy bardzo dobrze się odnajdują w dostawach. Też produkty Orzo nie do końca nadają się do dostaw, więc zapraszamy do nas, ale naprawdę nie narzekamy na brak ludzi. A sam jesteś osobą, która lubi sobie z kumplami w piątek, w sobotę wieczorem wyjść po prostu na tak zwany, wiesz, boys night out i po prostu do 4 rano eksplorować, nie wiem, czy hale koszyki, czy elektrownie po Wiśle. Tak, tak, jak najbardziej. Jestem człowiekiem gastronomii i cały czas ze znajomymi kręcimy się po restauracjach. No i bardziej w takich miejscach casualowych, gdzie tak naprawdę każdy może wejść, każdy może się poczuć swobodnie. Takich jak Orzo, czyli dużo jest takich lokali w Warszawie. Bardzo lubię Pacyfik, także myślę, że mamy gdzie chodzić. Szczególnie centrum jest bardzo gwarne i w tym roku naprawdę pogoda dopisała, więc dużo tych wyjść było. A kiedy mamy tak zwany syndrom dnia pop, właśnie takiej nocy weekendowej, lubisz sobie właśnie w tym momencie takiego tak zwanej, ładnie mówiąc, regeneracji następnego dnia włączyć sobie kuchenne rewolucje albo Masterchefa? No spoko, robię to. W szlafroku jakby zarzucam kuchenne rewolucje, ale też nie przeżywam tak kaca bardzo, dlatego że... Nie bójmy się tego słowa. Dokładnie, dlatego że od 4 miesięcy piję soki, jestem na diecie sokowej, wątroba się bardzo zregenerowała, więc myślę, że jakby nie przeżywam tego, tak jak zapytałeś, następny dzień nie jest wcale taki trudny. Dieta sokowa, tak słucham cały czas tego, co mówisz, dieta sokowa równa się tylko picie soków tak naprawdę, czy tak naprawdę jest tylko inna dieta? Dajesz radę w ogóle na diecie sokowej? Nie, no jest wspaniała. Dieta sokowa, można ją traktować dowolnie, na przykład ja teraz co drugi dzień piję soki tylko, przez cały dzień wypijam 2 litry świeżo wyciskanych soków i się czuję doskonale, to znaczy, że co drugi dzień coś jem. Nie są to duże ilości, ale na sokach naprawdę jest pełno energii. A co na to twoja mama właśnie, że tak soki w siebie wlewasz tylko? No bo ona na pewno, no już poleciałbym teraz z takim wnioskiem, że pewnie nie jest zadowolona z tego, że nie jesz. Słuchaj, no mama na pewno nie jest zadowolona, że nie jem homarów i świniaków pieczonych, ale myślę, że ją też to kręci, bo to jest jakaś nowa wiedza i duży nowy obszar soki i też mnie to inspiruje do pracy, dlatego że robię różne koncepty i też sprawdzam je na sobie. Jeżeli człowiek pije przez 4 miesiące soki, naprawdę ma świeży umysł, nową energię tworzenia i dzięki temu też lepiej pracuje na co dzień.